Burza, która przeszła 2 tygodnie temu nad powiatem oleśnickim, uszkodziła kilkanaście domów. Wiatr łamał drzewa niczym suche patyki. W usuwaniu skutków nawałnicy brali udział m.in. strażacy ochotnicy z Królewskiej Woli. Były to bardzo ciężkie działania. Nie ukrywam, że wróciliśmy o 2 w nocy wykończeni już na maksymalnie. Strażacy z Królewskiej Woli mają na wyposażeniu jeden pojazd. Mercedesa, który został sprowadzony z Austrii w 1976 roku. Był rozebrany w detalach, bo to był nieużytkowany model i zardzewiałe tam pewne rzeczy, trzeba było wszystko dopłucować. Wiekowy samochód psuje się niestety coraz częściej, dlatego strażacy chcą kupić nowy, dostosowany do lesistego terenu. Nasz samochód ma 2000 litrów wody. Jeśli będziemy mieli więcej, no celujemy w 3000 litrów wody, no i chcielibyśmy zdać na samochód wysokiej klasy, takiej, no znaczy wysoki samochód terenowy, żeby się sprawdzał w terenach wiejskich. Dla strażaków z Królewskiej Woli nowy samochód to ostatnia prosta do tego, by znaleźć się w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Krajowy system jest to jednostka, która idzie na pierwszy ogień zawsze, pierwszy. Do tej pory dysponowani jesteśmy tylko do pomocy. Albo niedysponowani, mimo tego, że na naszym terenie się coś dzieje. Od tego, ile pieniędzy zbiorą strażacy, zależy, jaki wóz kupią. Duży kosztuje nawet 1 000 000 zł, średni około 800 tysięcy. 200 tysięcy przekazała gmina Międzybórz. Po 200 tysięcy do 3 jednostek, taki jest plan na lata 21, 22 i 23. Jeżeli nam tutaj nie zakłóci nic od strony budżetowej, czy od nietypowych zjawisk, które mogą nas zaskoczyć w budżecie, to taką realizację zadań w tym zakresie chcemy wykonywać. Na zebranie brakującej części pieniędzy strażacy mają czas do końca października. Wpłat można dokonywać na portalu zrzutka.pl. Królewska Wola, Rafał Stefaniak. Jeżeli strażakom nie uda się zebrać pieniędzy, nawet na używany samochód, samorządowa dotacja przepadnie.